just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep, and I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. A perfect body. I want a perfect soul. I want you to know your tears when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. Whatever makes you happy, whatever you want, you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. Don't belong here. She wakes up early every morning just to do her hair now, 'cause she cares, yeah. Her day wouldn't be right without her makeup. She's never had a makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for Maya. Pierwsze zdjęcie, jakie świadomie przeżyłam, to zdjęcie mojej matki, jeszcze zanim mnie urodziła. Zdjęcie jest niestety czarno-białe, przez co ginie wiele szczegółów, stając się zaledwie szarymi kształtami. Światło jest miękkie i deszczowe.
chyba wiosenne i najpewniej sączy się przez okno, utrzymując pokój w ledwie zauważalnym blasku. Mama siedzi przy starym radiu, takim, które miało zielone oko i dwa pokrętła. Jedno do regulowania głośności, drugie do wyszukiwania stacji. To radio stało się potem towarzyszem mojego dzieciństwa i z niego dowiedziałam się o istnieniu kosmosu. Kręcenie ebonitową gałką przesuwało delikatne czułki anten. W ich zasięg trafiały rozmaite stacje. Warszawa, Londyn, Luksemburg albo Paryż. Czasami jednak dźwięk zamierał, jakby pomiędzy Pragą a Nowym Jorkiem. Moskwą a Madrytem czułki anteny natrafiały na czarne dziury. Wtedy przechodził mnie dreszcz. Wierzyłam, że poprzez to radio odzywają się do mnie inne układy słoneczne i galaktyki, które wśród trzasków i szumów wysyłają mi wiadomości. A ja nie umiem ich rozszyfrować. Wpatrując się w to zdjęcie jako kilkuletnia dziewczynka, byłam przekonana, że mama szukała mnie, kręcąc gałką radia. Niczym czuły radar penetrowała nieskończone obszary kosmosu, próbując dowiedzieć się, kiedy i skąd przybędę. Jej fryzura i ubiór, duży dekolt w łódkę, wskazują, kiedy zrobiono to zdjęcie. To początek lat 60. ubiegłego wieku. Patrząca gdzieś poza kadr, nieco zgarbiona kobieta widzi coś, co nie jest dostępne oglądającemu zdjęcie. Jako dziecko rozumiałam to tak, że ona patrzy w czas. Wszystko ma swój czas. Jest czas domu, czas Boga, natury, czas misi i jej młynka, czas gry, czas rzeczy poczwórnych i czas prawieku. Która leży w środku wszechświata. Gdyby przejść szybkim krokiem prawiek z północy na południe, zabrałoby to godzinę. I tak samo ze wschodu na zachód. A jeśli kto chciałby obejść prawiek naokoło, wolnym krokiem, przyglądając się wszystkiemu dokładnie i z namysłem, zajmie mu to cały dzień, od rana do wieczora. Na północy granicą prawieku jest droga Staszowa do Kielc. Ruchliwa i niebezpieczna, rodzi bowiem niepokój podróży. Granicą tą opiekuje się Archanioł Rafał. Na południu granicę wyznacza miasteczko Jeszkotle z kościołem, przytułkiem dla starców i niskimi kamieniczkami wokół błotnistego rynku. Miasteczko jest groźne, ponieważ rodzi pragnienie posiadania i bycia posiadanym. Od strony miasteczka prawieku strzeże Archanioł Gabriel. Z południa na północ, od Jeszkotli do Drogi Kieleckiej prowadzi gościniec i prawiek leży po obu jego stronach. Zachodnią granicą prawieku są nadrzeczne, wilgotne łąki, trochę lasu i pałac. Przy pałacu jest stadnina koni, z których jeden kosztuje tyle, co cały prawiek. Konie należą do dziedzica, a łąki do proboszcza. Niebezpieczeństwem zachodniej granicy jest popadanie w pychę. Tej granicy strzeże Archanioł Michał. Na wschodzie granicą prawieku jest rzeka Białka, która oddziela jego grunty od gruntów Taszowa. Potem Białka skręca do młyna, a granica biegnie dalej sama, błoniami między krzakami olszyny. Niebezpieczeństwem tej strony jest głupota, która bierze się z chęci mędrkowania. Tu granicy strzeże Archanioł Uriel.
centrum prawieku Bóg usypał górę, na którą każdego lata zlatują się chmary chrabąszczy. Dlatego ludzie nazwali to wzniesienie chrabąszczową górą. Rzeczą Boga bowiem jest tworzyć, rzeczą ludzi zaś nazywać. Od północnego zachodu płynie ku południu rzeka Czarna, która łączy się z Bialką pod Młynem. Czarna jest głęboka i ciemna. Płynie lasem i las odbija w niej swoją zarośniętą twarz. Po Czarnej żeglują suche liście, a w jej odmętach walczą o życie nieuważne owady. Czarna szarpie się z korzeniami drzew i podmywa las. Czasem na jej ciemnej powierzchni tworzą się wiry, bo rzeka potrafi być gniewna i nieokiełznana. Co roku późną wiosną wylewa na księże łąki i tam opala się w słońcu. Pozwala się mnożyć żabom w tysiące. Ksiądz walczy z nią całe lato i co roku daje się ona łaskawie sprowadzić do swojego nurtu pod koniec lipca. Białka jest płytka i żwawa. Rozlewa się szerokim korytem na piasku i nie ma nic do ukrycia. Jest przezroczysta i czystym, piaszczystym dnem odbija słońce. Przypomina wielką, błyszczącą jaszczurkę. Śmiga między topolami i robi swawolne zwroty. Trudno przewidzieć jej harce. Pod Młynem rzeki jednoczą się. Najpierw płyną tuż obok, niezdecydowane, onieśmielone wytęsknioną bliskością, a potem wpadają w siebie i w sobie się gubią. Rzeka, która wypływa z tego tygla przy Młynie, nie jest już ani białką, ani czarną, jest za to potężna i bez trudu napędza młyńskie koło, które miele ziarno na chleb. Prawiek leży nad obiema rzekami i nad tą trzecią, która tworzy się z ich wzajemnego pożądania. Rzeka powstała z połączenia pod Młynem Czarnej i Białki nazywa się rzeka i płynie dalej. Spokojna i spełniona. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Swój czas ma także dom. Fundamenty wykopano w idealny kwadrat. Jego boki odpowiadały czterem stronom świata. Michał, Paweł Boski i robotnicy wznosili ściany najpierw z kamienia, to była podmurówka, a potem z drewnianych bali. Gdy zamknęli sklepienia piwnic, zaczęli mówić o tym miejscu dom, lecz dopiero gdy zbudowali dach i uwieńczyli go wiechą, stał się domem na dobre. Dom bowiem zaczyna być wtedy, gdy jego ściany zamkną sobie kawał przestrzeni. To ta zamknięta przestrzeń jest domem. Kuchnia miała wielkie okno, a pod przeciwległą ścianą stał piec kuchenny z niebieskich kafli. W kuchni było troje drzwi. Do największego pokoju, pod schody i do pokoiku. Parter był kręgiem pomieszczeń. Gdyby pootwierać wszystkie drzwi, można by chodzić w koło. Z przedpokoju schody prowadziły na piętro, gdzie następnie cztery pokoje czekały na wykończenie. Nad tym wszystkim była jeszcze jedna kondygnacja – strych. Szło się tam po drewnianych, wąskich schodach. Strych zafascynował małego Izydora, ponieważ miał okna na cztery strony świata. Dom z zewnątrz obity był deskami ułożonymi jak rybie łuski. To był pomysł starego Boskiego. Stary Boski położył też dach, tak samo piękny jak dach pałacu. Przed domem rósł bez, teraz odbijał się w szybach okien. Pod bzem postawiono ławeczkę. Pod bzem przystawali ludzie z prawieku i podziwiali dom. Nikt w okolicy nie postawił tak pięknego domu. Przyjechał konno także dziedzic Popielski i poklepał Pawła Boskiego po plecach. Paweł zaprosił go na wesele. W niedzielę Michał pojechał po księdza proboszcza, żeby poświęcił dom. Ksiądz stanął na ganku i rozejrzał się z uznaniem.
Piękny dom zbudowałeś córce, powiedział do Michała. Paweł wzruszył ramionami. W końcu zaczęto nosić meble. Michał nakupił drzew i w ciągu jednego dnia urządzili wokół domu coś, co kiedyś będzie sadem. Jabłonie, grusze, śliwy i włoskie orzechy. W samym środku tego sadu posadził bliźniacze kosztele. Drzewo rodzące owoce, które skusiły Ewę. Jaka to rozkosz, jaka słodycz życia. Siedzieć w chłodnym domu, pić herbatę, pogryzać ciasto i czytać. Przeżuwać długie zdania, smakować ich sens, odkrywać nagle w mgnieniu sens głębszy. Zdumiewać się nim i pozwalać sobie zastygać z oczami klejonymi w prostokąt szyby. Herbata stygnie w delikatnej filiżance. Nad jej powierzchnią unosi się koronkowy dymek, który znika w powietrzu, zostawiając ledwie uchwytny zapach. Sznureczki liter na białej stronie książki dają schronienie oczom, rozumowi, całemu człowiekowi. Świat jest przez to odkryty i bezpieczny. Okruszki ciasta wysypują się na serwetę. Zęby dzwonią leciutko o porcelanę. W ustach zbiera się ślina, bo mądrość jest apetyczna, jak drożdżowe ciasto, ożywiające jak herbata. Pokój 200 jest pusty. Łóżko pognieciony, trochę śmieci i gorzki zapach czyjegoś pośpiechu, przewracania się na łóżku, gorączkowego pakowania. Ten ktoś musiał wyjechać wcześnie rano. Zapewne spieszył się na lotnisko, może na dworzec. Moim zadaniem jest usunięcie śladów jego obecności. Z łóżka, dywanu, szaf, szafeczek, łazienki, tapet, popielniczek, powietrza. To wcale nie jest proste. Nie wystarczy zwykłe sprzątanie. Resztki zostawionej tu osobowości poprzedniego gościa trzeba zwalczyć swoją bezosobowością. Po to jest przemiana. Resztki odbić tamtej twarzy w lustrze nie tylko muszę zetrzeć szmatką, ale także zapełnić lustro moją biało-różową beztwarzowością. Tamten zapach, zostawiony przez roztargnienie i pośpiech, muszę zagłuszyć moim bezzapachem. Po to tu jestem, jako osoba oficjalna, a przez to w ogóle mało konkretna. I właśnie to robię. Najgorzej jest z kobietami. Kobiety zostawiają po sobie więcej śladów. I chodzi nie tylko o to, że zapominają drobiazgów. One instynktownie próbują przerabiać hotelowe pokoje na namiastki domów. Ukorzeniają się, gdzie tylko mogą, jak niesione wiatrem nasiona. W hotelowych szafach wieszają jakieś zapiekłe tęsknoty. W łazienkach w sposób bezwstydny zostawiają swoje pożądanie i opuszczenie. Na szklankach i ustnikach papierosów lekkomyślnie porzucają ślad swoich ust. W wannie włosy. Podłogi zasypują talkiem, który jak zdrajca odkrywa tajemnice śladów ich stóp. Niektóre z nich, kładąc się spać, nie zmywają makijażu i wtedy poduszka, ta hotelowa chusta Weroniki, pokazuje mi ich twarze. Nie zostawiają jednak napiwków. Do tego potrzebna jest pewność siebie mężczyzn. Dla mężczyzny świat jest zawsze bowiem bardziej bazarem niż teatrem. Oni wolą za wszystko zapłacić, nawet na zapas. Tylko wtedy są wolni, gdy płacą. Następny jest numer 224, w którym mieszka para Japończyków. Są tutaj dość długo i w ich pokoju czuję się znajomo. Wstają wcześnie rano, zapewne by w nieskończoność zwiedzać muzea, galerie, sklepy, zwielokrotniać miasto w fotografiach, przemykać cicho i grzecznie ulicami i ustępować miejsca w metrze. Pokój, który zajmują, jest elegancką dwójką. Wygląda jednak, jakby nie był zamieszkany w jakimkolwiek sensie. Nie ma tu rzeczy zostawionych przez przypadek na komodzie pod lustrem, nie używają telewizji ani radia, nie ma śladów palców na mosiężnej tablicy z przełącznikami.
Nie ma też wody w wannie, kropelek na lustrze, paprochów na dywanie. Poduszki nie chłubią kształtu ich głów. Do mojego mundurka nie lgną ich pogubione czarne włosy. I, co już niepokoi, nie ma ich zapachów. Pachnie tylko hotel Capital. Przy łóżku widzę dwie pary sandałów, czyste i schludne, porządnie ustawione, na chwilę zwolnione ze służby stopą. Jedne duże, drugie mniejsze. Na szafce leży przewodnik, Biblia każdego turysty, a w łazience ułożone przybory toaletowe. Funkcjonalne, dyskretne. Prześcielam więc tylko łóżko i robię przy tym tyle bałaganu, co oni przez miesiąc. Wzruszam się, kiedy tu sprzątam, bo zdumiewa mnie, że można być w sposób, jakby się w ogóle nie było. Przysiadam na krawędzi łóżka i chłonę tę ich nieobecność. Wzrusza mnie także to, że Japończycy zawsze zostawiają niewielki napiwek. Porządnie ułożone monety na poduszce, które muszę wziąć. To taki rodzaj listu. To taka nasza korespondencja. Oni mi ten napiwek dają, jakby przepraszali, że mnie tak mało sobą zajmują. Taka opłata za brak zgiełku, że nie dostosowali się do tego chaosu panującego wokół. Martwią się, że może mnie to rozczarować. Ten mały napiwek jest wyrazem ich wdzięczności, że pozwalam im być tak, jak umieją, tak jak chcą. Staram się doceniać ten ich sposób spotykania się ze mną. Ścielę im to łóżko z miłością. Wygładzam poduszki, pieszczę prześcieradła, którymi oni nie są w stanie nawet pognieść, jakby ich drobne ciała były mniej materialne niż ciała innych. Robię to wolno, z namaszczeniem. Czuję, że daję. Rozpływam się w tym dawaniu, zapominam o sobie. Pieszczę ich pokój, muskam czule rzeczy. I pewnie oni to czują teraz na skórze, gdy jadą metrem do kolejnego muzeum na następną wyprawę w niepoznawalne miasto. W oczach rozkwita im na chwilę obraz hotelowego pokoju. Jakaś niejasna tęsknota, nagła chęć powrotu, lecz ani śladu mnie. Moja miłość, którą oni nazwaliby współczuciem, nie ma twarzy. Nie ma ciała w biało-różowym mundurku. Zostawiają więc napiwek. Nie mnie. Pokojowi. Za jego milczące trwanie w przestrzeniach świata. Za jego stałość w niczym niewytłumaczalnej niestałości. Dwie monety. Zostawione na poduszce. Podtrzymują do wieczora złudzenie, że takie pokoje istnieją nawet wtedy, gdy się na nie nie patrzy. Dwie monety rozwiewają jedynie istotny lęk, że świat istnieje tylko w patrzeniu na świat, a więcej nic nie ma. Siedzę tak i wącham chłód i pustkę tego pokoju, pełna szacunku dla pary Japończyków, których znam tylko z niematerialnego kształtu stopy w opuszczonych sandałach. Zaraz jednak muszę odejść z tej małej świątyni. Robię to cicho, jakbym wzdychała i schodzę na półpiętro, bo właśnie jest... Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo? Czy było komu walczyć z kim? Działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam. Przypuszczalni, wątpliwi, nieupamiętnieni, niewyjęci z powietrza, z ognia, z wody, z ziemi, nie zawarci w kamieniu ani w kropli deszczu, nie mogący na serio pozować do przestróg. Miast siedem stało, czy na pewno stać wiecznie chciało, gdzie do wody? Nie wymyślili prochu, nie, proch wymyślili, tak. Meteor spadł, to nie meteor, wulkan wybuchł, to nie wulkan. Ktoś wołał coś, niczego nikt na tej plus minus Atlantydzie. Thank you.
mieli na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim? Działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam, tam albo nie tam, tam albo nie. Kobieta ze zdjęcia, moja mama, która tęskniła do mnie, choć mnie jeszcze nie było, kilka lat później czytała mi bajki. W jednej z nich, autorstwa Hansa Christiana Andersena, wyrzucony na śmietnik imbryk skarżył się, że okrutnie został potraktowany przez ludzi. Pozbyli się go, gdy tylko oberwało mu się ucho. A przecież mógłby jeszcze im służyć, gdyby ludzie nie byli tacy perfekcyjni i wymagający. Wtórowały mu inne popsute przedmioty, snując prawdziwie epickie opowieści ze swojego małego przedmiotowego życia. Będąc dzieckiem, słuchałam tej bajki z wypiekami na twarzy i ze łzami w oczach, bo wierzyłam głęboko, że przedmioty mają swoje problemy, uczucia i nawet jakieś życie społeczne, całkiem porównywalne do naszego, ludzkiego. Talerze w kredensie mogły ze sobą rozmawiać. Sztućce w szufladzie stanowiły coś w rodzaju rodziny. Podobnie zwierzęta. Były tajemniczymi, mądrymi i samoświadomymi istotami, z którymi łączyła nas od zawsze duchowa więź i głębokie podobieństwo. Ale i rzeki, lasy, drogi także miały swój byt. Były żywymi istotami, które mapują naszą przestrzeń i budują poczucie przynależalności. Tajemniczy Raumgeist. Żywy był też krajobraz, który nas otaczał, i słońce, i księżyc, i wszystkie ciała niebieskie. Cały widzialny i niewidzialny świat. Ludzie myślą, że żyją bardziej intensywnie niż zwierzęta, niż rośliny, a tym bardziej niż rzeczy. Zwierzęta przeczuwają, że żyją bardziej intensywnie niż rośliny i rzeczy. Rośliny śnią, że żyją bardziej intensywnie niż rzeczy. A rzeczy trwają. I to trwanie jest bardziej życiem niż cokolwiek innego. Młynek misi powstał za sprawą czyichś rąk, które połączyły drewno, porcelanę i mosiądz w jeden przedmiot. Drzewo, porcelana i mosiądz zmaterializowały ideę mielenia. Mielenia ziaren kawy, żeby je potem zalać wrzątkiem. Nie ma nikogo takiego, o kim można by powiedzieć, że wymyślił młynek. Tworzenie jest bowiem tylko przypominaniem sobie tego, co istnieje poza czasem, czyli od zawsze. Człowiek nie potrafi stwarzać z niczego. To boska umiejętność. Młynek ma brzuch z białej porcelany, a w brzuchu otwór, w którym drewniana szufladka zbiera owoce pracy. Brzuch jest przykryty mosiężnym kapeluszem z rączką zakończoną kawałkiem drewna. Kapelusz ma zamykaną jamkę. Do niej wsypuje się szeleszczące ziarnka kawy. Młynek powstał w jakiejś manufakturze, a potem trafił do czyjegoś domu, gdzie codziennie przed południem meł kawę. Trzymały go ręce, ciepłe i żywe, przyciskały go do jakichś piersi, gdzie pod perkalem czy flanelą biło ludzkie serce. Potem wojna przeniosła go swoim impetem z bezpiecznej półki w kuchni w pudło z innymi przedmiotami, w sakwojaże i worki, w wagony pociągów, którymi ludzie w panicznej ucieczce przed gwałtowną śmiercią parli przed siebie. Młynek, jak każda rzecz, wchłaniał w siebie cały zamęt świata. Obrazy ostrzeliwanych pociągów, leniwe strumyczki krwi, porzucone domy, których oknami bawił się co roku inny wiatr. Wchłaniał w siebie ciepło stygnących ludzkich ciał i rozpacz porzucania tego, co znane. Dotykały go ręce i wszystkie one muskały go niezliczoną ilością emocji i myśli. Młynek je przyjmował. Taką ma bowiem zdolność wszelka materia. Zatrzymywać to, co ulotne i przemijalne.
Daleko na wschodzie znalazł go Michał i jako łup wojenny schował do wojskowego plecaka. Wieczorem na postoju wąchał jego szufladkę. Pachniała bezpieczeństwem, kawą, domem. Misia wychodziła z młynkiem na ławkę przed dom i obracała rączką. Wtedy młynek chodził lekko, jakby się z nią bawił. Misia przyglądała się z ławki światu, a młynek kręcił się i meł pustą przestrzeń. Ale kiedyś Genowefa wsypała do niego garść czarnych ziarenek i kazała je zemleć. Wtedy rączka nie obracała się już tak gładko. Młynek zachłysnął się i powoli, systematycznie zaczął pracować i skrzypieć. Skończyła się zambawa. Było w pracy młynka tyle powagi, że nikt nie śmiałby go teraz zatrzymać. Cały stawał się mieleniem. A potem dołączył się do młynka, misi i całego świata zapach świeżo zmielonej kawy. Jeżeli przyjrzeć się przedmiotom uważnie, z zamkniętymi oczami, aby nie dać się zwieść pozorom, jakie rzeczy roztaczają wokół siebie, jeżeli pozwolić sobie na nieufność, można przynajmniej na chwilę zobaczyć ich prawdziwe oblicze. Rzeczy to byty zanurzone w innej rzeczywistości, gdzie nie ma ani czasu, ani ruchu. Widzi się tylko ich powierzchnię. Reszta zanurzona gdzie indziej określa znaczenie i sens każdego materialnego przedmiotu. Na przykład młynka do kawy. Młynek jest takim kawałkiem materii, w którą tchnięto ideę mielenia. Młynki mielą i dlatego istnieją. Ale nikt nie wie, co młynek znaczy w ogóle. Nikt nie wie, co wszystko znaczy w ogóle. Może młynek jest odpryskiem jakiegoś totalnego, fundamentalnego prawa przemiany. Prawa, bez którego ten świat nie mógłby się obejść albo byłby zupełnie inny. Może młynki do kawy są osią rzeczywistości, wokół której to wszystko się kręci i rozwija. Może są dla świata ważniejsze niż ludzie. A nawet może ten jedyny młynek misi jest filarem tego, co nazywa się prawiekiem. Po przyjściu do domu nie mogła się zdecydować, w co chciałaby się bawić. Z jednej strony ciągnęło ją do lalek, do przebierania ich w sukienki, do karmienia ich potrawami, których nie widać, ale które przecież istnieją. Ciągnęło ją do owijania w beciki ich nieruchomych ciałek, opowiadania im do snu prostych, szmacianych historyjek. Potem, gdy brała je na ręce, ogarniało ją zniechęcenie. Nie było już Karmili, Judyty, ani Bobaska. Oczy misi widziały płaskie, namalowane na różowych twarzach oczy. Uczerwienione policzki, zrośnięte od zawsze usta, dla których nie istnieje żaden pokarm. Misia odwracała to, co uważała kiedyś za Karmilę i dawała temu czemuś klapsa. Czuła, że uderza trociny obciągnięte materiałem. Lalka nie skarżyła się, nie protestowała. Misia sadzała ją więc różową twarzą do szyby i przestawała się nią zajmować. Szła pogrzebać w maminej toaletce. Cudownie było skradać się do sypialni rodziców i siadać przed dwuskrzydłowym lustrem, które potrafiło pokazać nawet to, co normalnie jest niewidoczne. Cienie w kątach, tył własnej głowy. Misia przymierzała korale, pierścionki, otwierała flakoniki
i długo zgłębiała tajemnice szminki. Któregoś dnia, szczególnie rozczarowana swoimi karmilami, podniosła szminkę do ust i umalowała je na krwisto-czerwone. Czerwień szminki poruszyła czas i misia zobaczyła siebie za kilkadziesiąt lat. Taką, jaka umrze. Gwałtownie starła szminkę z ust i wróciła do lalek. Wzięła w swoje dłonie toporne, wypchane trocinami łapki i zaklaskała nimi bezgłośnie. Któregoś dnia na rozdrożu między toaletką mamy a lalkami misia odkryła szufladę. W kuchennym stole, w tej szufladzie było wszystko. Cały świat. Po pierwsze, trzymano tu fotografie. Na jednej z nich był ojciec w ruskim mundurze z jakimś kolegą. Stali objęci, jak przyjaciele. Mama w białym welonie, u taty ten sam czarny wąs. Ulubionym zdjęciem misi stało się zdjęcie mamy z krótko obciętymi włosami i przepaską na czole. Mama wyglądała na nim jak prawdziwa dama. Także misia miała tu swoje zdjęcie. Siedziała na ławce przed domem z młynkiem na kolanach. Nad jej głową kwitły bzy. Po drugie, leżał tu najcenniejszy według misi przedmiot w domu. Kamień księżycowy, jak go nazywała. Był prawie idealnie okrągły i w jego powierzchnię wtopiły się maleńkie okruszki czegoś bardzo błyszczącego. Wyglądał jak ozdoba na choinkę. Misia przykładała go sobie do ucha i czekała na jakiś dźwięk, znak od kamienia. Ale kamień z nieba milczał. Po trzecie, był stary termometr ze stłuczoną w środku rureczką na rtęć. Rtęć raz rozciągała się w strumyczek, a potem nieruchomiała, zwinięta w kulkę jak przestraszone zwierzę. Misia lubiła bawić się termometrem z zamkniętą w nim rtęcią. Uważała, że rtęć jest żywym stworzeniem. Nazywała je iskrą. Kiedy otwierała szufladę, mówiła cicho: dzień dobry, iskro. Po czwarte, do szuflady wrzucano starą, popsutą i niemodną sztuczną biżuterię. Te wszystkie odpustowe zakupy, którym nie można się oprzeć. Zerwany łańcuszek, z którego złota farbka wytarła się i odsłaniała teraz szary metal. Rogową broszkę, delikatną i ażurową, przedstawiającą kopciuszkę, któremu ptaki pomagają wybierać groch z popiołu. Misia podziwiała ich proste, nieprzydatne piękno. Patrzyła w okno przez zielone oczko pierścionka. Świat stawał się inny. Piękny. Nigdy nie mogła się zdecydować, w jakim świecie wolałaby żyć. W zielonym, rubinowym, błękitnym czy żółtym. Po piąte, między innymi rzeczami leżał tu schowany przed dziećmi nóż sprężynowy. Misia bała się tego noża, choć czasem wyobrażała sobie, że mogłaby go użyć. Na przykład w obronie taty, gdyby ktoś chciał zrobić mu krzywdę. Po szóste, na nożu leżały zbierane latami małe święte obrazki. Takie, jakie ksiądz proboszcz rozdawał dzieciom po kolędzie. Wszystkie przedstawiały albo Matkę Boską Jeszkotlowską, albo małego Pana Jezusa w kusej koszulce, który pasie baranka. Pan Jezus był pulchny i miał jasne, kręcone włosy. Misia kochała takiego Pana Jezusa. Jeden z obrazków przedstawiał brodatego Boga Ojca, rozpartego na niebieskim tronie. Bóg trzymał w ręku połamaną laskę. I misia długo nie wiedziała, co to jest. Potem zrozumiała, że ten Pan Bóg trzyma piorun. I zaczęła się go bać. Po siódme, w szufladzie grzechotały drobne, foremne, świńskie kosteczki, którymi grało się wrzucanego. Misia lubiła trzymać je w ręku. Były lekkie i tak do siebie podobne, takie same nawet z różnych świń. Jak to możliwe? Zastanawiała się misia, że wszystkie świnie, które zabija się na Boże Narodzenie czy Wielkanoc, wszystkie świnie na świecie mają w sobie takie same kosteczki do gry. Czasem misia wyobrażała sobie żywe świnie i robiło jej się ich żal. W ich śmierci była przynajmniej jedna jasna strona. Zostawały po nich kostki do gry. Po ósme, w
W szufladzie składano stare i zużyte baterie Wolty. Z początku misia w ogóle ich nie dotykała. Ojciec powiedział, że mogą być jeszcze naładowane energią. Ale pojęcie energii zamkniętej w małym, płaskim pudełeczku było niezwykle pociągające. Jak wygląda energia? Potem misia dotykała językiem żółtego drutu i czuła delikatne mrowienie. To wydobywały się z baterii resztki niewidzialnej energii elektrycznej. Po dziewiąte, misia znajdowała w szufladzie różne lekarstwa i wiedziała, że absolutnie nie wolno ich brać do ust. Były tam tabletki mamy i maść taty. Zwłaszcza białe mamine proszki w papierowej torebce budziły szacunek misi. Zanim mama je zażyła, była zła, rozdrażniona i bolała ją głowa. A potem, gdy je połknęła, uspokajała się i zaczynała stawiać pasjansa. No i właśnie po dziesiąte. Były tam karty do pasjansa i gry w remika. Z jednej strony wszystkie wyglądały tak samo. Zielone, roślinne ornamenty. Ale kiedy misia je odwróciła, ukazywała się galeria portretów. Godzinami przyglądała się twarzom królów i królowych. Próbowała zgłębić związki między nimi. Podejrzewała, że gdy tylko zamknie się szufladę, oni zaczynają toczyć ze sobą długie rozmowy. Może nawet kłócą się ze sobą o wymyślone królestwa. Tylko jeden przedmiot budził moją czułość. Cynowy talerz, ciężki i toporny, z krawędzią ozdobioną wypukłym, geometrycznym wzorem, wytartym od dotyku palców. Wzorem, który w wielu miejscach zamierał i roztapiał się w tle, tak że jego dotykanie niosło przyjemność odczytywania tych znaków bez potrzeby patrzenia. Ornament był jakby grecki albo wzięty z art déco. Powtarzały się w nim na przemian koła i kwadraty, łączone krzyżami, które jak znaki plusa dodawały je do siebie, pozostawiając jednak składniki tych działań nietknięte. W wielu miejscach złaziła z niego matowa pozłota i odsłaniała wyszczerzony szary metal. Latem Marta rozkładała na nim owoce, a jesienią orzechy. Talerz królował na samym środku jej pokrytego ceratą stołu. Pośród tego całego upośledzonego przybytku Marty jedynie on mógł przyciągnąć uwagę. Reszta budziła tylko współczucie. Od kiedy Izydor nauczył się czytać i pisać, fascynowały go listy. Zbierał je do pudełka po butach. Wszystko, co przychodziło do boskich. Najwięcej było pism urzędowych i poznawało się je po op lub koi na kopercie. Wewnątrz zaś widniało pełno tajemniczych skrótów, TJ, ETC itd. W pudełku leżało też wiele widokówek. Biało-czarne panoramy Tatr. Biało-czarne morze. Z tymi samymi co roku tekstami. Gorące pozdrowienia z Krynicy, albo pozdrawiamy serdecznie z Wysokich Tatr, albo wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Izydor wyjmował co jakiś czas te powiększające się stale zbiory i oglądał, jak blakną atramenty, jak zabawnie odległe stają się daty. Co się stało z Wielkanocą 1948? Z 20 grudnia 1949, z Krynicą sierpień 51.
Co znaczy, że przeminęły? Czy przeminęły tak samo jak widoki, które zostawia się za sobą idąc, ale które przecież wciąż gdzieś są i trwają dla innych oczu? Czy może czas woli zacierać za sobą ślady, rozsypuje w pył przeszłość i niszczy ją bezpowrotnie? Po wojnie domy chętniej oddawały to, co miały w sobie. Garnki, talerze, kubki, z uchem nawet, pościel, ubrania, prawie nowe, niektóre całkiem eleganckie. Nowi mieszkańcy czasem znajdowali proste, drewniane zabawki, które zaraz zdawali swoim dzieciom. Po latach wojny był to skarb. Piwnice pełne były słoików z dżemami, przecierami z jabłkowym winem. Stary Bobol, coraz bardziej ponury, znalazł w piwnicy nową, ledwie skończoną trumnę. Niemcy zostawili w kredensach przyprawy, słoiczki, resztki oleju na dnie butelek, porcelitowe pojemniki z kaszą, cukrem i zbożową kawą. Zostawili firanki w oknach, żelazka na blasze kuchni, obrazki na ścianach, w szufladach poniewierały się stare rachunki, umowy najmu i kupna, zdjęcia z chrzcin i listy. W niektórych domach zostały książki, ale straciły dar przekonywania. Świat przeszedł na inny język. Na strychu stały dziecinne wózki, leżały sterty pożółkłych gazet, spękane walizki z bombkami na choinkę. W kuchniach, sypialniach wciąż tkwił obcy zapach. Dobywał się zwłaszcza z szaf i szuflad bieliźniarek. Kobiety otwierały je nieśmiało i wyciągały sztuki bielizny jedna po drugiej, dziwiąc się, że była to bielizna obca, śmieszna, dziwaczna. W końcu odważyły się przymierzyć sukienki i żakiety. Często nie znały nawet nazw materiałów, z których były uszyte. Stojąc w nich przed lustrem, odruchowo wsadzały dłonie w kieszenie i zaskoczone znajdywały tam zgniecione chustki do nosa, papierki od cukierków, unieważnione już monety. Kobiety mają szczególny talent odkrywania niezauważonych schowków, przeoczonych szuflad, zakamuflowanych pudełek po butach, z których wysypywały się nagle mleczne zęby dzieci albo obcięte kosmyki włosów. Wodziły potem palcem po wzorach na talerzach i dziwiły się ich odmiennemu, niebieskiemu porządkowi. Gdybym mieć w oczach rentgen i prześwietlić ziemię jak ludzkie ciało, co by się tam ujrzało? Kamienne kości, gliniane osady wewnętrznych ziemskich organów, granitowe wątroby serca z piaskowca, jelita podziemnych rzek i skarby schowane w ziemi, jak obce ciała, jak implanty albo odłamki pocisków. Dziękuję ci, serce moje, że nie marudzisz, że się uwijasz bez pochlebstw, bez nagrody, z wrodzonej pilności. Dziękuję ci, serce moje, że nie marudzisz, że się uwijasz bez pochlebstw, bez nagrody, z wrodzonej pilności. Masz 70 zasług na minutę. Każdy twój skurcz jest jak zepchnięcie łodzi na pełne morze w podróż dookoła świata. Dziękuję ci, serce moje, że raz po raz wyjmujesz mnie z całości, nawet we śnie osobno. Dziękuję ci, moje, że raz po raz wyjmujesz mnie z
na wylot. Na wylot, do którego skrzydeł nie potrzeba. Dziękuję ci serce moje, że obudziłam się znowu. Żebrami trwa zwykły przedświąteczny ruch. I chociaż jest niedziela, dzień odpoczywania, pod żebrami trwa zwykły przedświąteczny ruch. Dziękuję ci serce. Dziękuję ci serce. Kiedy się tu sprowadziliśmy, kupiliśmy szafę. Była ciemna, stara i kosztowała mniej niż przewiezienie jej z komisu do domu. Miała dwoje drzwi ozdobionych roślinnym ornamentem, a trzecie było oszklone i w szybie odbijało się całe miasto, gdy wieźliśmy ją wynajętą bagażówką. Trzeba ją było wiązać sznurkiem, żeby nie otworzyła się w czasie jazdy. Wtedy po raz pierwszy, stojąc przy niej z tym zapętlonym sznurkiem, miałam wrażenie własnej niedorzeczności. Będzie pasowała do naszych mebli, powiedział R i czule pogładził jej drewniane ciało, zupełnie jak krowę, którą kupuje się do nowego gospodarstwa. Najpierw postawiliśmy ją w korytarzu. To miała być kwarantanna przed wejściem w świat naszej sypialni. Wstrzykiwałem w ledwie widoczne dziurki terpentynę, tę niezawodną szczepionkę przeciwko okruchom czasu. W nocy szafa przesadzona w nowe miejsce jęczała skrzypieniem, lamentowały umierające korniki. W ciągu następnych dni porządkowaliśmy nasze nowe, stare mieszkania. W szparze podłogi znalazłam wciśnięty widelec z wygrawerowaną na uchwycie swastyką. Z drewnianej boazerii wystawały resztki zatlałej gazety i właściwie rozpoznawalne było tylko jedno słowo. Proletariusze. R otwierał szeroko okna, żeby zawiesić firanki i wtedy wpadał do pokoju hałas górniczych orkiestr, które ciągnęły miastem ku wieczorowi. Pierwszej nocy, kiedy szafa stała się uczestnikiem naszych snów, od tej pory zawsze miewamy wspólne sny. Śniła się nam absolutna cisza i że wszystko było w niej zawieszone jak dekoracje na wystawach sklepów i że byliśmy w tej ciszy szczęśliwi, ponieważ byliśmy wszędzie nieobecni. Rano wcale nie musieliśmy sobie opowiadać tego snu. Wystarczyło tylko jedno słowo i od tej pory nie opowiadamy sobie snów. Grzałam plecy przy piecu i przyglądałam się serwetkom. W ich nicianym wzorze nie było jednak porządku. Ktoś szydełkiem robił dziury w ciągłości materii. Przez te dziury popatrzyłam na szafę i przypomniał mi się tamten sen. To od niej płynęła ta cisza. Stałyśmy naprzeciwko siebie i to ja byłam tym, co kruche, ruchliwe i przemijające. Ona stanowiła po prostu samą siebie. Dotknęłam palcami wyślizganej gałki i szafa otworzyła się przede mną. Zobaczyłam cienie swoich sukienek i dwa wytarte garnitury R. Nie miało też znaczenia, czy coś jest gładkie, czy chropowate, owalne, czy kanciaste, dalekie, czy bliskie, obce, czy swojskie.
Zapachniało stamtąd innymi miejscami i czasem, który był mi obcy. Boże, a jednak coś przypominał, coś tak znajomego, tak bliskiego, że nie starczyłoby słów, żeby to nazwać. Słowa potrzebują przecież dystansu do nazywania. Moja postać trafiła w zasięg lustra na wewnętrznej stronie drzwi. Tym więc byłam w jednym lustrzanym oku szafy. Teraz wystarczyło tylko podnieść nogę i wejść do środka. Zrobiłam to. Kiedy umysł zostaje sam ze sobą, zaczyna się modlić. Taka bowiem jest natura umysłu. Aniele Boże, stróżu mój, zobaczyłem mojego anioła z twarzą tak piękną, że musiała być martwa. Ty zawsze przy mnie stój. Jego woskowane skrzydła obejmują miłośnie przestrzeń wokół mnie. Rano, zapach kawy i jasne okna raniące zaspany wzrok. Wieczór, spowalniający się czas, kiedy zachodzi słońce. We dnie bycie staje się tym samym, co doświadczanie. Hałasem, ruchem, milionem czynności bez znaczenia. W nocy bezwładne, osamotnione w ciemności ciało. Bądź mi zawsze do pomocy anioł strzegący dzieci, które idą nad przepaścią. Strzeż broń mojej duszy i ciała mego. Tekturowe paczki z napisem ostrożnie, kruche i doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Wiszące w półmroku szafy sukienki. Kiedyś obudziłam się w nocy z jakiegoś snu, ciężkiego jak duszne powietrze, i pragnęłam szafy jak mężczyzny. Musiałam splatać ręce i nogi z ciałem R. Musiałam trzymać się go kurczowo, żeby móc zostać. R mówił przez sen, ale jego słowa nie miały sensu. I w końcu którejś nocy obudziłam go. Pociągnęłam go za sobą i stanęliśmy przed szafą. Była niezmienna, potężna i kusząca. Dotknęłam palcami śliskiej gałki i szafa otworzyła się przed nami. Było w niej dość miejsca na cały świat. Usiedliśmy w szafie naprzeciwko siebie. Twarze zasłoniły nam wiszące ubrania. Szafa zamknęła za nami drzwi. Tak w niej zamieszkaliśmy. Czas świata. Jak wygląda świat, kiedy życie staje się tęsknotą? Wygląda papierowo. Kruszy się w palcach, rozpada. Każdy ruch przygląda się sobie. Każda myśl przygląda się sobie. Każde uczucie zaczyna się i nie kończy. I w końcu sam przedmiot tęsknoty robi się papierowy i nierzeczywisty. Tylko tęsknienie jest prawdziwe. Czas Boga. Kiedy Bóg stworzył człowieka, oprzytomniał. Takie wrażenie ten na nim zrobił. Im głębiej sięgał wzrok Boga w ludzkie wnętrze, tym gorętsza rozpalała się w Bogu miłość do człowieka. Lecz człowiek okazał się niewdzięczny. Zajął się uprawą ziemi, płodzeniem dzieci i nie zwracał uwagi na Boga. Wtedy w boskim umyśle pojawił się smutek. Bóg zakochał się w człowieku bez wzajemności. Bóg został sam i tęsknił. Śniło mu się, że to on wygnał człowieka z raju, tak bardzo bolała go myśl, iż został porzucony. Wróć do mnie. Świat jest straszny i może cię zabić. Spójrz na trzęsienia ziemi, na wybuchy wulkanów, na pożary i potopy. Daj spokój. Poradzę sobie, odpowiedział mu człowiek i poszedł. Dziwne, że pozaczasowy Bóg przejawia się w czasie i jego przemianach. Jeżeli nie wie się, gdzie jest Bóg, a ludzie czasami zadają takie pytania, trzeba popatrzeć na to wszystko
co zmienia się i porusza, co nie mieści się w formie, co faluje i niknie. Bóg jest w każdym procesie. Bóg pulsuje w przemianach. Raz jest, raz jest go mniej, ale czasem nie ma go wcale. Bóg bowiem przejawia się nawet w tym, że go nie ma. Ludzie przypisali więc niezmienność Bogu i w ten sposób stracili zdolność rozumienia go. Bóg był kobietą. Któregoś dnia, gdy Izydor wpatrywał się w swój kawałek nieba, doznał olśnienia. Zrozumiał, że Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Czas zwierząt. Najdłużej oswajała kłoska węża. Wystawiała mu codziennie mleko, a miseczkę przesuwała coraz bliżej wnętrza domu. Któregoś dnia wąż przypełzł jej pod nogi. Czasem zwierząt jest zawsze teraźniejszość. Lalka to ruda, kudłata suka. W małym psim mózgu lalki nie ma takiej bruzdy, takiego narządu, który filtrowałby przepływ czasu. Lalka mieszka więc w teraźniejszości. Dlatego kiedy misia ubiera się i wychodzi, lalce się wydaje, że odchodzi ona na zawsze. Na zawsze co niedziela idzie do kościoła. Na zawsze schodzi do piwnicy po ziemniaki. Kiedy znika z pola widzenia lalki, znika na zawsze. Smutek lalki jest wtedy bezgraniczny. Suka kładzie pysk na ziemi i cierpi. Człowiek zaprzęga w swoje cierpienie czas. Cierpi z powodu przeszłości i rozciąga cierpienie w przyszłość. W ten sposób tworzy rozpacz. Emocja zwierzęcia jest nawet bardziej czysta. Nie mąci jej żadna myśl. Lalka wie, że jest Bóg. Postrzega go bezustannie, a nie jak ludzie tylko w rzadkich momentach. Lalka czuje jego zapach wśród traw, bo nie oddziela jej od Boga czas. Dlatego lalka ma w sobie taką ufność wobec świata, jakiej nie ma żaden człowiek. Podobną ufność miał w sobie Pan Jezus, kiedy wisiał na krzyżu. Człowiek ma wobec zwierząt wielki obowiązek. Kiedy się je zabija, one umierają w lęku i grozie. Co to za świat? Czyjeś ciało przerobione na buty, na pulpety, na parówki? Czy to możliwe, że naprawdę dzieje się taka makabra? To wielkie zabijanie, okrutne, beznamiętne, mechaniczne, bez wyrzutów sumienia, bez najmniejszej refleksji, która za to hojnie obdziela się wymyślne filozofie i teologie. Jaki to świat, gdzie normą jest zabijanie i ból? Czy coś jest z nami nie tak? Świat umiera, a my nawet tego nie zauważamy. Nasza duchowość zanika albo staje się powierzchowna i rytualna. Dlatego tęsknię do tamtego świata, do imbryka. Piszę fikcję, ale nigdy nie jest to coś wyssanego z palca. Kiedy piszę, muszę wszystko czuć wewnątrz samej siebie. Każdej rzeczy, każdej osobie muszę przyjrzeć się z bliska, z największą powagą i uosobić je we mnie. Do tego właśnie służy mi czułość. Czułość jest bowiem sztuką uosabiania, współodczuwania, a więc nieustannego odnajdowania podobieństw. Czułość personalizuje to wszystko, do czego się odnosi. Pozwala dać temu głos, dać przestrzeń i czas do zaistnienia. To czułość sprawia, że imbryk zaczyna mówić. Kryzys klimatyczny i polityczny, w którym dzisiaj próbujemy się odnaleźć i któremu pragniemy się przeciwstawiać, ratując świat, nie wziął się znikąd.
Często zapominamy, że nie jest to jakieś fatum i zrządzenie losu, ale rezultat bardzo konkretnych posunięć i decyzji. Chciwość, brak szacunku do natury, egoizm, brak wyobraźni, niekończące się współzawodnictwo, brak odpowiedzialności sprowadziły świat do statusu przedmiotu, który można ciąć na kawałki, używać i niszczyć. Dlatego wierzę, że muszę opowiadać tak, jakby świat był żywą, nieustannie stawającą się na naszych oczach jednością, a my jego jednocześnie małą i potężną częścią. Migotały sny na białym płótnie, dwie godziny księżycowej łuski. Była miłość na tęskną melodię, był szczęśliwy powrót z wędrówki. Świat po bajce jest siny i mgła. Nieuczone tu twarze i role, partyzanckie żale śpiewa żołnierz i dziewczyna żale swoje gra. Wracam do was w prawdziwy świat, losu pełny, tłumny i ciemny. Jednoręki chłopcze pod bramą i dziewczyną o oczach daremnych. Wracam do was w prawdziwy świat, losu pełny, tłumny i ciemny. Jednoręki chłopcze pod bramą i dziewczyną o oczach Szanowni Państwo, w projekcie o nazwie Młynki mielą rzeczywistość, performatywnego czytania utworów Olgi Tokarczuk, fragmentów z wielu jej książek, mieli Państwo okazję usłyszeć wykonawców, których chcę teraz przedstawić. Katarzyna Faszczewska, aktorka teatralna,
absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, a także jurorka naszego konkursu, który miał dzisiaj pierwszą część, to konkursu teatralnego Luterka. Monika Chybowska, studentka Wydziału Wiedzy o Teatrze na Uniwersytecie Gdańskim, laureatka wielu konkursów teatralnych. Monika Płomin, absolwentka Szkoły Artystycznej we Wrocławiu, studium wokalno-aktorskiego, także laureatka wielu konkursów teatralnych. Kinga Kielińska, była aktorka Teatru Prawie Ludzki, laureatka konkursów recytatorskich i poetyckich. Marek Wenta, emerytowany kapitan żeglugi wielkiej, były członek teatru profesora Adama Luterka, często biorący udział w czytaniu tekstów literackich. Kajetan Gołębiewski studiował jeden rok na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, ale jest przede wszystkim absolwentem sztuk społecznych w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, kulturoznawca. Mieszko Weltrowski, dziennikarz Twojej Telewizji Morskiej, konferencji, ale także bywalec wcześniejszych edycji Luterka. Doktor Joanna Lisiewicz, literaturoznawca, jurorka konkursów poetyckich, wielokrotnie występowała na scenie w roli prowadzącej programy o literaturze, dzisiaj również tu z nami. Krzysztof Sapiecha, animator kultury, twórca zespołów teatralnych, reżyser. Oliwia Plichta, laureatka wielu konkursów poetyckich i recytatorskich. Natalia Grzękowicz, aktorka Teatru Prawie Ludzki, laureatka konkursów teatralnych. Angelika Gruba, uczestniczka przeglądu teatralnego. Zatańczyła dla Państwa Livia Konkol. A drodzy Państwo, gościnnie wzięła udział po raz trzeci w performatywnym czytaniu organizowanym i na okoliczność przeglądu teatralnego Luterek, ale także i w ubiegłym roku, abyśmy nie zapomnieli o Luterku, Joanna Kniter. Drodzy Państwo, całość wyreżyserował, a także był aktorem dzisiejszego performatywnego czytania Grzegorz Langa, aktor, reżyser, twórca Chojnickiego Studia Rapsodycznego, który nieoczekiwanie znalazł się w roli reżysera tej sztuki, ale myślę, że Państwo tego przedsięwzięcia, myślę, że Państwo docenicie jego ogromny wkład w tak szybkim, prędkim inscenizowaniu tego wydarzenia. Drodzy Państwo, a sercem tego projektu i przede wszystkim dobierającą tekst jest scenariusz, opracowała jest Edyta Łysakowska-Sobiczewska. Przeżyć mnóstwo emocji jeszcze więcej nie zdołał tego projektu poprowadzić Jerzy Satanowski z uwagi na zdrowie, ale myślę, że zdrowie się należy Edycie Łysakowskiej z emocji, które musiała przy jego realizacji naprawdę nadszarpnąć własne. I ja mam nadzieję, że Państwu podobała się ta treść oparta o teksty Olgi Tokarczuk, ale także oparta o obrazy, które mieli Państwo okazję oglądać w głębi sceny, które są efektem konkursu ogólnopolskiego w sztukach plastycznych, który przeprowadziliśmy w związku z Luterkiem i którego wyróżnienia i prace nagrodzone znalazły się w tymże dzisiejszym przedsięwzięciu. A są to prace projektów, okładek, jak twórcy młodzi widzieliby okładki książek Olgi Tokarczuk. Także im gratulujemy i dziękujemy za to, że wzięły udział w dzisiejszej prezentacji. Dziękujemy wszystkim twórcom. Zapraszamy na scenę Edytę Łysakowską, Sobiczewską.
A Młynek, mam dodać, który widnieje teraz w głębi sceny, jest autorstwa Basi Malawskiej i uczennicy Basi Malawskiej. Stąd też treść o niego opartej, właściwie tytuł nadany temu performance'owi, tak właśnie sobie wyobrażaliśmy. Drodzy Państwo, dzisiejsze wydarzenie kończy dzień pierwszego przeglądu, pierwszej części przeglądu małych form teatralnych imienia Adama Luterka w Wejherowie. To już 16. ogólnopolska edycja. Jutro drugi dzień zmagań konkursowych. Jutro też podsumowanie i werdykt jury. Zatem zapraszamy też do udziału w tych prezentacjach. To spotkanie z twórczością młodych ludzi, jak oni postrzegają rzeczywistość i jak ze sceny o niej opowiadają, a również szansa na to, aby zajrzeć do galerii, gdzie właśnie prace uczestników konkursu ogólnopolskiego mają miejsce, ale również niektóre prace w konkursie, które również zafunkcjonowały w konkursie literackim. Zatem zapraszam Państwa do przeżywania dzieł i wrażeń związanych z twórczością Olgi Tokarczuk, ale też chcę nadmienić, że pojawiająca się tutaj Wisława Szymborska nie bez przyczyny się pojawiła, ponieważ obie noblistki są w temacie 16. edycji Przeglądu Teatralnego Luterek. Dziękujemy wszystkim, dobranoc i do zobaczenia. Can look in the